Krakersy i niektóre ciastka mają dziurki. Dzięki nim produkt otrzymuje właściwą teksturę. Te maleńkie otworki są ujściem pary wodnej, co zapobiega łamaniu się ciastek. Gdyby nie one, para wodna zostałaby wewnątrz. Co prawda finalny produkt byłby tak samo smaczny, ale miałby raczej dziwny kształt. Donaty są okrągłe z podobnego powodu. Gdyby nie otworki w środku, ciasto byłoby niedopieczone. Swoją drogą zwykle są kojarzone z amerykańskimi policjantami, ponieważ w latach 50. ubiegłego wieku cukiernie sprzedające donaty były jednymi z niewielu miejsc otwartych do późnych godzin nocnych. Funkcjonariusze mogli więc zjeść coś na szybko, aby uporać się z papierkową robotą podczas nocnej zmiany. Różne typy sera mają otwory z jeszcze innej przyczyny. Ser szwajcarski na przykład produkuje się ze specjalnymi bakteriami wytwarzającymi dwutlenek węgla. Nabiał powstaje w 21 stopniach Celsjusza, żeby mikroby mogły się rozwijać. W chwili wytwarzania gazu powstają bąble podobne do balonów z gumy do żucia. Te pękają, zostawiając za sobą kratery zwane również serowymi oczkami. Następnie ser schładza się do około 4 stopni Celsjusza, a dziurki zostają na swoich miejscach. Tuż po umyciu zębów większość dań jest zdecydowanie mniej smaczna. Wszystko za sprawą laury losiarczanu sodu, zwanego również SLS. To podstawowy składnik każdej pasty do zębów, który zmienia sposób, w jaki kubki smakowe odbierają smak. Przynajmniej przez chwilę. Z tego względu chemoreceptory są bardziej wrażliwe na gorzkie rzeczy i mniej na słodkie. Klej PVA nie przywiera do wnętrza tubki, ponieważ zawiera długie molekuły, takie jak polimery i wodę. W chwili wyciśnięcia go zawarta wewnątrz woda paruje, zostawiając jedynie lepkie polimery. Superglue nie przywiera do wnętrza tubki ze względu na specjalny składnik chemiczny, który utwardza klej w chwili kontaktu z parą wodną. Krótko mówiąc, tubka jest wodoszczelna. Swoją drogą owsianka też przypomina klej, ponieważ twardnieje, gdy wysycha. Gdy ostyga, zawarte w niej polimery wchodzą w interakcję, pozbywają się nadmiaru wody i sklejają się. Jak tylko woda wyparuje, owsianka twardnieje i się lepi. Sosy pomidorowe, jak na przykład boloński, mogą poplamić plastikowe pojemniki. Dzieje się tak za sprawą czerwonego pigmentu obecnego w pomidorach, zwanego likopenem. Jego molekuły mają działanie hydrofobowe, tak jak plastikowe pudełka. Molekuły te występują w dużych ilościach, minimalizując kontakt z wodą. To powoduje, że czerwony barwnik dosłownie przykleja się do pudełka. Nie ma różnicy, czy myjemy ręce w gorącej czy zimnej wodzie. Pozbywamy się zarazków głównie podczas mydlenia rąk i spłukiwania. Jeśli jednak woda będzie zbyt gorąca, może uszkodzić warstwę ochronną skóry, tworząc idealne warunki do rozkwitu zarazków. Chleb czerstwieje, ponieważ zwyczajnie traci wilgoć. Gdy dodajemy wodę do mąki, zmienia się jej konsystencja, a cząsteczki skrobi ulegają rozproszeniu. Dlatego świeżo upieczony chleb jest tak miękki, ale im bardziej stygnie, tym więcej traci wody, powracając tym samym do pierwotnego, krystalicznego stanu. Rekrystalizacja następuje znacznie szybciej w lodówce. Ciastka, w przeciwieństwie do chleba, z czasem robią się miększe ze względu na wysoką zawartość cukru. Maskuje on proces krystalizacji poprzez absorpcję wody z atmosfery. Im więcej ciastko jej wchłonie, tym robi się miększe. Gruba skórka banana chroni owoc przed owadami, ale w miarę dojrzewania robi się cieńsza. W pełni dojrzały banan zaczyna pobierać wodę ze skórki. Przy okazji, dzięki temu ptaki i zwierzęta mogą z łatwością obrać owoc. Cwane, matko naturo! Podeszwy butów i opony samochodowe są jedną wielką molekułą. Podczas wulkanizacji siarka łączy ze sobą wszystkie cząsteczki, co sprawia, że stają się jedną, ale monstrualnych rozmiarów – molekułą. Wilgotne ubrania wyglądają na ciemniejsze, mimo że woda wydaje się przezroczysta. Spoiler? Wcale nie jest! Jej cienka warstwa zakrzywia sposób odbijania światła. W rezultacie do naszych oczu dociera jego mniejsza część, tworząc wrażenie ciemniejszego materiału. Choć woda wygląda na przezroczystą, tak naprawdę ma delikatnie bladoniebieski kolor. Wynika to z faktu, że pochłania ona dłuższe czerwone fale światła, podczas gdy niebieskawe pozostają nietknięte. Dżinsy są niebieskie z zewnątrz i białe od wewnątrz ze względu na ciekawy sposób szycia tkaniny. Nici osnowy się farbuje, natomiast wątek nie ma koloru. Jest po prostu biały. Dzięki temu producenci redukują ilość farby niezbędnej do wytwarzania poszczególnych części garderoby.
Psy kręcą się w kółko przed snem, ponieważ odziedziczyły to zachowanie po swoich przodkach. W dawnych czasach nie było żadnych kojców, więc mordeczki musiały sobie ugnieść kawałek wysokiej trawy i stworzyć miejsce do spania. Przy okazji, krążąc w kółko, odstraszały inne zwierzęta chowające się w roślinności. Większość kotów przeraźliwie boi się wody ze względu na swoich przodków, kotów pustynnych. Gatunek ten nigdy nie miał styczności z większymi zbiornikami wody, a co za tym idzie, nie musiał uczyć się pływać. Poza tym kocia sierść nie schnie tak szybko, co dodatkowo przeraża naszych futrzastych przyjaciół. Jeśli jednak twój kot uwielbia wszelkiego rodzaju aktywności związane z wodą, jest to przejaw pochodzenia od przodka, który dużo pływa. Wana tureckiego zamieszkiwał wschodnią Turcję u wybrzeży jeziora Van. Koty wysuwają języki z różnych przyczyn. Przede wszystkim w ten sposób smakują otoczenie swymi wrażliwymi językami, zbierając pyszczkami feromony. Może to być również wynik hodowli. Niektóre kocie pyszczki są za małe, żeby pomieścić język w całości. Włosy i brody niektórych mężczyzn różnią się kolorami. Owłosienie poszczególnych partii ciała otrzymuje różne kolory w zależności od formy melaniny. Feomelanina wytwarza pigmenty czerwone i żółte. Eumelanina, której jest najwięcej, nadaje włosom brązową lub czarną barwę. Obie te formy ulegają zmieszaniu, ale nie docierają do wszystkich części ciała w tej samej postaci. Brwi na przykład są zwykle ciemniejsze od włosów na głowie, ponieważ ich mieszki wytwarzają więcej eumelaniny. Nie widzimy młodych gołębi, ponieważ przez długi czas przebywają w dobrze ukrytych gniazdach. Nie opuszczają ich do momentu osiągnięcia co najmniej miesiąca do 6 tygodni życia. Już wtedy wyglądają jak dorosłe osobniki. Kto by pomyślał? Ze względów sanitarnych deski w amerykańskich toaletach publicznych zwykle mają kształt litery U. Dzięki temu korzystający z wychodka nie ryzykują kontaktu z nafaszerowaną zarazkami ceramiką. Pierwotnie ludzie nie spożywali ani nie pili niczego gorzkiego. Zazwyczaj smak ten kojarzono z trującymi owocami, jagodami i ziołami, które w większości przypadków były bardzo gorzkie. Jednak wraz z rozpowszechnieniem kawy ludzie zaczęli kojarzyć cierpkość z dawką energii. Dlatego jednym z powodów, dla którego tak lubimy kawę, jest skojarzenie utrwalone w naszym mózgu. Gdy widzimy kogoś ziewającego, często robimy to samo jako wyraz empatii. Niewykluczone, że wyrażamy w ten sposób podobne emocje – nudę, zmęczenie, a nawet niepokój. Naukowcy odkryli, że zaraźliwe ziewanie występuje nie tylko u ludzi, ale również u szympansów, psów, słoni oraz, co zaskakuje najbardziej, wilków. Absolwenci szkół wyższych zaczęli nosić kwadratowe nakrycia głowy już w XVI wieku. Wprowadzono je z wielu przyczyn. Jedną z nich była oszczędność materiału oraz łatwość produkcji w porównaniu do okrągłych nakryć. Jednak korzystano z jednych i drugich. Okrągłe były przeznaczone dla licencjatów, natomiast kwadratowe dla osób z wyższym wykształceniem. Ludzie są dosłownie zaprogramowani do odczuwania odrazy. To kluczowe, aby utrzymywać nasz organizm w jak najlepszym stanie. Za każdym razem, gdy mówimy fuj, oblech, reaguje nasz układ immunologiczny. Generalnie odraza to dobra emocja. Pomaga nam trzymać się z dala od szkodliwych rzeczy, na przykład zarazków. Postrzegamy słońce jako coś żółto-pomarańczowego, ale niebo jakimś cudem nie ma takiego koloru. Było tak jakieś 2,5 miliarda lat temu. Wtedy powietrze na Ziemi pełne było metanu, który nadawał niebu rdzawy odcień. Potem dzięki specjalnym mikrobom powstałym w oceanie oraz ich sztuczce zwanej fotosyntezą, atmosfera zmieniła się w to, co widzimy obecnie. Dziś niebo jest niebieskie, ponieważ światło odbite od Słońca ma wszystkie kolory tęczy, które przemieszczają się na naszą planetę na różnego rodzaju falach. Jak tylko wejdzie w kontakt z cząsteczkami powietrza w atmosferze, kolory te rozpraszają się we wszystkich kierunkach. A ponieważ niebieski robi to najszybciej, właśnie ten kolor widzimy każdego dnia. Koty lubią być głaskane po głowach, pod brodami i na policzkach, ponieważ w tych miejscach znajdują się ich gruczoły zapachowe. Robiąc to w tych okolicach, wymieniacie się zapachami z panem Mruczkiem III. Z tego samego powodu inne koty pocierają się pyszczkami, gdy się widzą. Tworzą swego rodzaju kolonie zapachów. Przyczyną, dla której koty nie lubią tarmoszenia po brzuchu, jest wysoka wrażliwość tego miejsca. Te pieszczoty zostawmy psom.
Wiele kotów przeraża widok ogórka ze względu na swoistą pamięć genetyczną. Ich przodkowie bali się węży, a że ogórki przypominają im te gady, dzisiejsze koty instynktownie obawiają się zarówno węży, jak i ogórków. Nasz mózg potrzebuje tlenu dla orzeźwienia i energii, ale gdy pada, w powietrzu unosi się mnóstwo pary wodnej, która obniża nie tylko ciśnienie, ale i zawartość tlenu. W związku z tym nasz mózg wrzuca nieco na luz, przez co czujemy się ospali podczas deszczu. Woda przetrzymywana w plastikowych butelkach ma datę ważności, ale to nie ona się psuje, problem tkwi w butelce. Z czasem plastik wydziela różne chemikalia, zanieczyszczając przy tym wodę. Co innego szklane butelki. Przechowywana w nich woda prawie nigdy się nie zepsuje. Mimo to niektóre czynniki, takie jak zmiany temperatury pokojowej, mogą przyczynić się do stopniowego zwiększenia zawartości bakterii w wodzie. Czyli też może się kiedyś popsuć. Posiłki serwowane podczas lotów są mniej przyprawiane niż na lądzie. Linie lotnicze muszą dodawać do nich przyprawy ze względu na warunki panujące na pokładzie. Kombinacja suchego powietrza ze zmiennym ciśnieniem bezpośrednio wpływa na nasze postrzeganie smaku. Tu chodzi nie o tylko kubki smakowe. Atrakcyjność potrawy to w 80% jej aromat. W suchym powietrzu receptory węchowe nie funkcjonują tak jak powinny. Przyprawione posiłki byłyby całkowicie pozbawione smaku. Łzy zawierają sól ze względu na ten sam stopień słoności co krew, ale nie uszkadza ona oczu, gdy płaczemy. Jest kluczowa dla utrzymania komórek narządu wzroku w dobrym stanie. Poza tym łzy zawierają oleje zwilżające oczy i mnóstwo innych składników uniemożliwiających rozwój bakterii. Dostarczają tlen do oczu, ponieważ gaz ten rozpuszcza się w nich i komórki mogą z łatwością go przyswoić. Krew jest czerwona ze względu na miliony czerwonych krwinek odpowiadających za dostarczanie tlenu do wszystkich zakątków naszego organizmu. Składają się z hemoglobiny, czyli białka bogatego w żelazo. Jest ono kluczowe dla transportu tlenu. Gdy wchodzi z nim w reakcję, odbija czerwone światło, zupełnie jak rdza, która również ma czerwonawy kolor i powstaje podczas utleniania żelaza. Żyły wyglądają na niebieskie, ponieważ znajdują się tuż pod skórą, która rozprasza więcej światła niebieskiego niż czerwonego. W dodatku skóra wokół żył wydaje się czerwieńsza, co tylko wzmacnia kontrast. One same tworzą wrażenie jeszcze bardziej niebieskich, ale to tylko złudzenie. Krew jest zawsze czerwona. Zazwyczaj dżinsy są niebieskie, ponieważ pierwotnie farbowano je kolorem indygo z intensywną domieszką niebieskiego. Farbę tę wybrano ze względu na sposób, w jaki reaguje z bawełną. Podczas podgrzewania większość farb po prostu ją przebija, ale indygo pozostaje na jej powierzchni. W rezultacie po każdym praniu molekuły farby schodziły z materiału, zostawiając wyjątkowy wzór na każdej części garderoby. Obecnie producenci posługują się syntetyczną farbą indygo. Pomidory w supermarketach wyglądają nieskazitelnie, ale w ogóle nie mają smaku, ponieważ przez ostatnie 70 lat rolnicy wybierali owoce, które dojrzewały równomiernie i których wygląd bardziej zadowalał klientów. Dzikie pomidory są ciemnozielone i asymetryczne. W tych hodowanych przez rolników występuje mutacja pewnego genu, przez co nie produkują chloroplastów tak jak powinny. Zmienia to proces fotosyntezy. Pomidory są równomiernie ubarwione i mają mniej cukru w tkankach. W rezultacie smakują jak tektura. Nasze ciało wzdryga się tuż przed snem, ponieważ mięśnie relaksują się przed zaśnięciem, a mózg nie bardzo rozumie, co się dzieje. Myśli, że za chwilę spadniemy i wysyła mięśniom sygnał, żeby się szybko napięły. Krótko mówiąc, mózg chroni nas przed spadnięciem z łóżka. Przestrzeń pod kubkiem makaronu Instant chroni jego zawartość podczas transportu. To tak zwane zawieszenie środkowe. Zabezpiecza makaron w styropianowym pojemniku i przy okazji przyspiesza gotowanie. 99% na pasku postępu nie oznacza, że plik został pobrany w całości. Może to być informacja, że albo wszystkie pliki się ściągnęły, albo żaden. Widzimy to tylko dla spokoju ducha. Gumy do żucia nie wynaleziono w celu odświeżania oddechu. Miała zastąpić klasyczną gumkę do ścierania. Zakończony niepowodzeniem eksperyment był okazją dla obecnego zastosowania gumy do żucia. Kilka wieków temu mało kto lubił pić napoje przez słomkę. Była to długa tubka zrobiona z naturalnej słomy. Zagadka nazewnictwa rozwiązana. Tubki te po włożeniu do napojów nadawały im trawiasty posmak. Pierwsze nowoczesne słomki pojawiły się w XIX wieku, gdy pewien pan miał dosyć trawiastego posmaku napoju, jaki serwowała jego słomiana tubka.
zrolował papier i zabezpieczył go woskiem parafinowym. Zwykle składniki kanapki znajdują się między dwiema kromkami chleba, żeby nie brudzić rąk. Tak przynajmniej było, gdy powstała pierwsza kanapka. Kilka wieków temu czwarty Earl Sandwich poprosił swojego kucharza o przyrządzenie mu czegoś smacznego, co mógłby zjeść bez konieczności przerywania swojej uczty. Kucharz otulił mięso wraz z pozostałymi składnikami chlebem, tworząc w ten sposób danie odporne na tłuszcz. Mrowienie, które czujemy jedząc ananasa, wynika z faktu, że owoc ten je również nas. Jest on bardzo bogaty w bromelinę, potężny enzym rozbijający komórki białkowe, przez co odczuwamy delikatnie mrowienie w buzi. Ale bez obaw, jak tylko połkniemy kawałek owocu, kwas żołądkowy skutecznie sprawi bromelinę. Składniki margarity symbolizują kolory włoskiej flagi. Bazylia to zielony pasek, mozzarella biały, a pomidory czerwony. Ząbkowane krawędzie krakersów pomagają owinąć je wokół idealnej porcji sera albo odmierzyć odpowiednią ilość, którą położymy na ciastku. Sztuczka ta działa jedynie z miękkim serem. Parmezan się nie sprawdzi. Ząbkowane ostrza między uchwytami nożyczek kuchennych mają bardzo praktyczne zastosowanie. Można nimi jednym ruchem oddzielić liście od łodygi, takich ziół jak tymianek czy rozmaryn. Dzięki temu nie trzeba robić tego ręcznie. Ostrza sprawdzą się również jako otwieracz do butelek. Prawdopodobnie ścierasz ser na tarce z jakąś deską położoną pod nią. Spróbuj wygodniejszej alternatywy. Połóż tarkę na boku. W ten sposób otrzymasz idealne ścierki, nie robiąc przy tym bałaganu. Aromat herbaty Earl Grey przypomina cytrynę, ponieważ jest ona nasączona esencją z cytrusa zwanego bergamotką. Wygląda jak mała, pomarszczona, zielona cytryna. Niektóre badania sugerują, że lepiej skierować wiatraki w stronę okien, żeby wydajniej schłodzić pokój. W ten sposób wydmuchujemy ciepłe powietrze z pomieszczenia i wciągamy chłodniejsze. Dodatkowo stworzymy wentylację krzyżową nawet bez podmuchów wiatru. Niektóre rodzaje czekolady rozpływają się w ustach, a inne nie. To zależy od składników wykorzystywanych podczas produkcji. Choć masło kakaowe pozostaje zbite w temperaturze pokojowej, a rozpuszcza się w 34-38 stopniach Celsjusza, czyli w temperaturze ciała człowieka, jego zamienniki typu olej palmowy nie rozpuszczają się w ustach. Można go użyć jako warstwę czekolady, chroniącą ją przed rozpuszczaniem się. W czekoladzie do gotowania jest zwykle mniej masła kakaowego niż w typowej, przez co dłużej się rozpuszcza. No, chyba że włożymy ją do pieca. Powodem, dla którego kawałki czekolady w ciastkach wyglądają na nienaruszone, jest otaczające je ciasto. Jak tylko ciastka wystygną, kawałki czekolady ponownie twardnieją. Skanery kodów kreskowych nie czytają czarnych linii, a białe odstępy między nimi. Chodzi o to, że urządzenia te wykrywają białe paski, ponieważ czerń pochłania światło i odbija blask bieli. Wszystko to tworzy swoistą falę świetlną, która następnie jest rozszyfrowywana jak kod Morsa. Pasty do zębów zawierają substancje słodzące, które maskują mydlany smak laurylosiarczanu sodu. Producenci jednak dodają sztuczne słodziki, takie jak ksylitol, ponieważ bakterie nie rozbijają się w sztucznych cukrach, tylko w tych naturalnych. Okrągły kształt baniek mydlanych ma fizyczne wytłumaczenie. Cząsteczki zawarte w błonie przyciągają się do siebie, zmniejszając ją do najmniejszej możliwej powierzchni, jaką jest kula. A ponieważ wewnątrz uwięzione jest powietrze, błona nie może zmniejszyć się jeszcze bardziej. W konsekwencji bańka nabiera okrągłego kształtu. Podgrzewana w piecyku mikrofalowym zupa lub inny posiłek może eksplodować, ponieważ mikrofale tworzą fragmenty o wysokim i niskim natężeniu. Krótko mówiąc, posiłek nie jest równomiernie nagrzany. W miarę rozprowadzania się ciepła robi się on brejowaty, a z jego powierzchni wystrzeliwuje para wodna. Jeśli jednak zamieszasz posiłek w połowie podgrzewania, z piecyka wyjmiesz idealną zupkę. Banany zawierają potas, który jest radioaktywny, ale bez obaw, od jedzenia bananów nie staniemy się radioaktywni, ponieważ już tacy jesteśmy. Serio, pochłaniamy promieniowanie przez powietrze, wodę, a nawet jedzenie. Żeby stać się naprawdę radioaktywnym, musielibyśmy zjeść kilka kiści bananów naraz.
Gorące jedzenie jest zwykle bardziej sycące niż chłodne, ponieważ wydłuża czas przed ponownym zwiększeniem apetytu. Przy okazji, ciepłe posiłki są lepsze dzięki bogatemu smakowi, a że gorących dań nie sposób szybko zjeść, mózg otrzymuje sygnał, że spożywamy coś naprawdę sycącego. Dzięki temu nasz umysł na dłużej wstrzymuje apetyt. Z początku wszystkie cytrusy są zielone. Cytryny robią się żółte w miarę dojrzewania, ponieważ pigment chlorofilu zastępuje antocyjanina. Odpowiada ona również za ubarwienie czerwonych, fioletowych oraz niebieskich owoców czy jagód. Limonki też mogłyby być żółte. Zielone są nieco niedojrzałe, ale nigdy nie stają się bladożółte, bo są zbyt miękkie, żeby przetrwać transport w trakcie dojrzewania. Jeśli ściśniesz torebkę z herbatą, przyspieszysz jej parzenie. Ściskanie wyzwala taniny, które nadają herbacie jej charakterystyczny smak. Kola smakuje lepiej, gdy lejemy ją ze szklanych butelek. Plastikowe mogą zepsuć jej smak ze względu na polimery, a puszki wypłukać chemikalia do napoju. Tak naprawdę jednak ich stężenie jest zbyt niskie, żeby jakkolwiek wpłynąć na smak. Bardziej działa tu nasza podświadomość. Pierwotnie kole przechowywano w szklanych butelkach i prawdopodobnie stąd to skojarzenie. To samo dzieje się, gdy pijemy herbatę z plastikowego kubeczka kupowanego w automacie. Podświadomie spodziewamy się gorszego smaku. Żaden zapach nie znika w pełni, ale jego cząsteczki mogą się rozproszyć. W konsekwencji stężenie aromatu spada tak bardzo, że go nie czujemy i bardzo się z tego cieszymy. Ubrania ładniej pachną, gdy schną na zewnątrz. Jeśli upierzemy je w naprawdę wysokiej temperaturze, bakterie wciąż na nich pozostaną i rozwiną się w wilgotnym otoczeniu. Z kolei, gdy suszymy je na dworze, promienie ultrafioletowe zabijają bakterie, nie zostawiając nieprzyjemnych zapachów. Herbata szybciej stygnie z pozostawioną metalową łyżeczką, ponieważ zachowuje się ona jak swoisty kaloryfer, pochłaniający ciepło. Mieszając napój, odciągamy go od środka filiżanki do ścianek, gdzie prędzej stygnie. I tak najszybszym sposobem na schłodzenie jej jest dolanie zimnej wody. Pewien eksperyment wykazał, że po 10 minutach mieszania herbaty jej temperatura spadła o zaledwie 2 stopnie. Neandertalczycy mieli problem ze skracaniem paznokci u stóp. Nie odkryto żadnych dowodów świadczących o ich zamiłowaniu do pedikur. Podczas prac wykopaliskowych badacze nie znaleźli żadnych narzędzi, które mogłyby posłużyć za pilniczki. Prawdopodobnie nigdy nie skracali paznokci, ścierały się w sposób naturalny. Komputery nie są w stanie wypełnić tekstów CAPTCHA, ponieważ pokazane litery i cyfry są zniekształcone oraz nachodzą na siebie. Do tego występują w różnych kształtach i rozmiarach, tak więc oprogramowanie nie jest w stanie rozpoznać żadnej z ukazanych form. Długo mieszany marmit z czasem robi się biały. Mieszanie tworzy wypełnione powietrzem pęcherzyki. Tak ubity krem może mieć ich tak dużo, że będzie wyglądał na biały. Na wielu zapalonych świecach tworzy się woskowy rant, ponieważ ciepło nie rozchodzi się równomiernie po naczyniu. Nie chcecie go zdrapywać? Połóżcie na naczynko aluminiową pokrywkę. Dzięki temu resztki wosku się rozpuszczą. Pamiętajcie tylko, żeby pokrywka była odpowiednio duża. Istnieją dwa sposoby otrzymania kawy bezkofeinowej. Pierwszym jest filtrowanie. Najlepszy do tego jest filtr węglowy, ponieważ zostawia większość cząsteczek smakowych w kawie. Drugim sposobem jest przetwarzanie chemiczne. Naukowcy odkryli, że dwutlenek węgla można wykorzystać jako środek rozpuszczający molekuły kofeiny. Ale każda kawa bezkofeinowa zawiera śladową jej ilość, około 2 mg na filiżankę. W porównaniu ze standardowymi 95 to tyle, co kot napłakał. Blue Tack potrafi stworzyć bardzo mocne wiązania i przykleić się do niemal wszystkiego. Co ciekawe, wcale nie jest lepki w dotyku, ponieważ nie zawiera kleju. Substancja ta składa się z maleńkich molekuł, które wnikają w małe otworki i wcięcia każdej powierzchni. Guma do żucia zachowuje się podobnie do Blue Tacka. Jest bardzo giętka i również wnika w najmniejsze szczeliny. Wilgotna guma do żucia nie klei się tak do palców, ponieważ woda blokuje lepkie molekuły. Kichnęliście kiedyś przez psa lub kota? Wasz zwierzak też może być na was uczulony ze względu na odpadające komórki martwego naskórka i włosów, choć to rzadkość. Może to również być wynikiem różnych zapachów, którymi pryskamy się na co dzień, na przykład dezodorantów czy perfum.
Ludzie nie są jedynymi stworzeniami, które lubią pikantne jedzenie, szczególnie papryczki chili. Ryjówki nadrzewne też je uwielbiają. Spożywanie ich jest korzystne dla obu gatunków, ponieważ są bogate w przeciwutleniacze oraz witaminę C. Ale znajdziemy je również w innych warzywach, więc nie widzę powodu, dla którego w ogóle mielibyśmy jeść papryczki chili. Od nadmiaru marchewek nasza skóra może zrobić się pomarańczowa. Warzywa te są bogate w beta-karoten, naturalny pomarańczowy pigment. Jego nadmiar może nieco zmienić nasz wygląd, szczególnie części ciała pokryte grubszą skórą. Dłonie, podeszwy stóp, kolana czy łokcie. Przyznajcie, że chcieliście się tego dowiedzieć.